Zawodzić, razem będziemy polskiego, ochodzić tego mogę, razem o, dobra. O, właśnie. Państwo zapomnijcie, że... Słówka też są wciąż. Ach, Boryna! Dobry wieczór, panie barmanie! Jeszcze na razie mnie nie ma, bo szukam kadru. Żeby było dobrze, szukam. Tak, nie, o, chyba już znalazłem. No to za chwilę już może będę, bo na razie mnie jeszcze nie. No więc już siedzę. Teraz Państwu wytłumaczę, dlaczego tak się dziwnie zaczął ten filmik. Mianowicie zacząłem się od tego, że moja żona powiedziała mi, oglądając te filmiki, że jestem jakiś spięty na tych filmikach, niesympatyczny. Znaczy, to ma swoją zaletę, to znaczy taką, że ona uważa, że normalnie ja jestem sympatyczny, tylko na tych filmikach jestem niesympatyczny, czyli już jest dobrze. Chociaż człowiek nigdy nie wie, czy jest sympatyczny, czy nie jest sympatyczny. To otoczenie wie. Tak samo jest dobry człowiek. Dobry człowiek też nie wie, że jest dobry. To otoczenie wie, że on jest dobry. Mało tego, on nawet myśli, że wszyscy są tacy sami jak on. Czyli, że wszyscy są dobrzy i traktuje ich tak, jakby byli dobrzy. I wychodzi na idiotę. Dlatego w bajkach zawsze jest ten dobry, to głupi, prawda? No więc chodzi o to, że żona mi powiedziała to, co mi powiedziała. Ja Państwu powiem, bo ja... Żeby przygotować taki filmik, to tak, muszę ustawić tę kamerę, muszę znaleźć kadr, co robiłem, prawda? Muszę na przykład, i potem mam kolegę wieloletniego, który mi pomaga w tych filmikach, on się zna na tym, bo ja się nie znam. I on na przykład mówi tak, a czemuś tu tyle zostawił nad głową? Ja mówię, no tak mi wyszło. A skąd ja mogłem wiedzieć, że tam nie może być tyle? On mówi, to przecież wszyscy wiedzą. No przepraszam bardzo, jakby wszyscy wiedzieli, to ja bym też wiedział. I skoro ja nie wiem, to znaczy, że wszyscy nie wiedzą, prawda? Ta kamera, której ja używam, nie jest moja. To jest pożyczona kamera. I ja się na niej w ogóle nie znam. Znaczy, gdyby ona była moja, to ja też bym się na niej nie znał, bo ja nigdy w życiu kamerą nie pracowałem. Ale chodzi mi o to, że on, ten mój kolega wieloletni, stale mnie krytykuje. A to taka ostrość niedobra, a to ręce mam takie, a to głowę mam taką. No, a człowiek, no w związku z tym, jak już siadam i mam coś do powiedzenia, no to się już się denerwuje od samego początku. Potem, powiedzmy, wymyślam sobie, co chcę powiedzieć. No powiedzmy, że chcę powiedzieć na przykład, panowie politycy, mam taką prośbę, żebyście sobie nie wycierali buzi słowem kabaret w każdej odmianie. Kabaretowe i to wszystkie opcje polityczne równo używają. Żeby pracować w kabarecie, trzeba się na czymś znać. I tutaj takie zawieszenie, że to taka aluzja jest, prawda? No i powiedzmy, że chcę to nagrać. No i mówię tak. Panowie politycy, mam taką prośbę, żebyście jednak nie wycierali sobie buzi słowem cholera. No i muszę wstać, wyłączyć tę kamerę, przypomnieć sobie słowo, które chciałem powiedzieć, kabaretowe, prawda? I włączyć kamerę i jeszcze raz powiedzieć. Szanowni panowie kabareciarze, nie wyobrażam. Kurczę blady, więc zatrzymuję się, idę, wyłączam, siadam, uspokajam się, włączam. Panowie politycy, mam taką prośbę. Sąsiad włączył kosiarkę, więc czekam aż skosił. Dobra, wyłączam, włączam. I mówię, już przygotowany, uspokojony. Panowie politycy, mam taką prośbę, żebyście... Bateria się skończyła. Wstaję, wyjmuję baterię z aparatu, ładuję. Więc proszę Państwa, to jest wszystko naprawdę dosyć trudne. Znaczy, ten mój wieloletni kolega, dla niego to jest wszystko jak bułka z masłem. Bo on nie wie nawet, tak jak człowiek, który zaprasza do samochodu kogoś, kto się właśnie uczy jeździć, nie przychodzi mu do głowy, żeby powiedzieć temu, który tym samochodem ma jechać, że on ma wcisnąć sprzęgło, prawda? Tak ten kolega też, jemu się nie wydaje, że to wszystko jest proste. No więc jak ja już to wszystko nagram, to po czym ja mu to wysyłam i on to montuje, znaczy on najpierw to krytykuje, a potem ja go namawiam, żeby jednak zmontował. I potem to
przegrywam jeszcze wcześniej z tego aparatu do komputera. Takim kabelkiem, co się cholera jasna może w każdej chwili zepsuć. Ja to przesyłam do niego internetem, który trwa godzinami. I jak już to prześlę, to on mi to zmontuje i przesyła mnie godzinami z powrotem. I jak w takiej sytuacji być sympatycznym? No. A potem Państwo jeszcze piszą, a to już następnym razem powiem, co Państwo piszą.